Lordy, dzisiaj nagramy dla was yo-yo, coś świątecznego. MC Budda jest MC Sutra. Księciu balanowych fanów, balanowych ludzi. Dlaczego ty masz czapkę MC? Bo nie mogę się pogodzić z tym faktem, jaki się odbył. Dawaj, dawaj. Nie. Dawaj. Ładna pogoda wam powiem, ptaszki ćwierkają. Nie no, pokaż. Pokaż, nie będziemy się nad tym spuszczać. Ale nie łapcie ma... teraz na ekran, dlaczego Paryż jest łysy. No. Z Instagrama nagrywka. Szybkie głosowanie u was przez najbliższe 5 minut. Siemanko. Z Paryżem robimy głosowanie. Przez najbliższe 5 minut zobaczymy, czego będzie więcej. A mianowicie, czy mam zrobić Paryżowi moją fryzurę. Czyli ścinamy mu wszystko. Ja z góry mówię, że nie jestem do tego przekonany. Nie no, wy jesteście poje... To nie ruszaj się, bo krzywo będzie. No, a tu można dużo zepsuć, stary. Dzień dobry. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zdejmujemy czapę, nie robimy żartów, albo zostawimy ją tył do przodu. Dzisiaj robimy coś mega fajnego, zresztą jak na każdym praktycznie filmie mamy superkę, tylko superka jest mega brudna, więc pojedziemy ją umyć. Mercedesa mamy w garażu, jego też jedziemy umyć. Musimy skombinować takie linki montażowe, ładujemy choinki na dachy samochodów i zawijamy się na miasto. Zobaczymy, jak ludzie reagują na to, że dwa sportowe samochody jeżdżą po mieście z choinką, jest z nami łysy, ale to już widzieliście. Także bez zbędnego przedłużania lecimy na mejkę, nie będziemy wam tego ogrywać. Auta są mega brudne, zaraz będą mega czyste. Niech szlak to trafi. I let's go! Mordy, oficjalne oświadczenie. Budda nie maluje paznokci. Przestańcie mi pisać w komentarzach, żebym przestał je malować, bo ja ich nie maluję. Ugryzł mnie mój własny pies. Skomplikowana historia. Dwa psy się gryzły. Mój i nie mój. I zacząłem je rozdzielać i niestety prawie mi odgryzły palca. W związku z tym mam czarnego palucha. Nie będę wam tego pokazywał, ale jeszcze pewnie z pół roczku. Dojeżdżamy na stację. Za nami jedzie Supra, bo sobie oczywiście Paryż pomylił drogę. Zobaczymy, jak ludzie będą reagować na choinki na dwóch sportowych samochodach na mieście. Raczej niecodzienny widok. Co prawda nie mamy świątecznej aury niestety, nie mamy śniegu nawet, a jest 15 grudnia. I to jest mega słabe, ale jaki kraj, taka zima, nie? Se zapomniałem, że se mam w lew, se z lewej strony, bo w Toyocie se mam w prawej, a ostatnio jeździłem Toyotą se. I se tak tankuję. Jak idiota. Wiecie, co się stanie, jak youtuber weźmie wózek w sklepie i jest z drugim ziomkiem? To zawsze znaczy, że ten ziomek będzie wożony na tym wózku. Wejdzie sobie siąść. Musimy znaleźć krzesło i siądę sobie w tym na krzesło. No i elegancko, nie trzeba chodzić, bananowe życie. Mówię ci, czapa, chłopie z głowy, będziesz bardziej aerodynamiczny. Teraz jest prędkość. Dawaj go w te kible. Dobry. Odjechałbyś, panie. Ciężko, chłopie, że tak cię targa. To jest 80 kg mięśni. Jedziemy do was. Panie z obsługi sobie na telefonie sprawdzałem jakieś fajne rzeczy. Budda TV oglądałem potem. Pewnie Budda TV. No. Właśnie, subskrybować i oglądać. Ten powtarza po tym. Pamiętajcie, że tylko bananowe życie, subskrybujcie Buddę. Pozdrawiam was z rażdżestwą i podpisywajcie się na kanał Budda TV. Mamy silver tape'a, żeby przykleić te maskotki świątecznie. Wyjeździliśmy się wózkami, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, łącznie z żyłkami montażowymi. A w międzyczasie zadzwonił Boxdel, że dojedzie do nas i on też targa choinkę na swoje M2. Także będziemy jeździć na 3 samochody i jeszcze w międzyczasie pewnie damy znać wam widzom, żebyście gdzieś wpadli w Krakowie tak spontanicznie i zrobimy taki szybki, krótki meetup na 3 samochody. Buja, mamy taśmę, lecimy. Karton taty, tak. Tata stawia, wie pani, jak jest. Dobry ten tata. No, tata to jest gość. Na pin? Pinu mi nie podał. Zaraz przyjeżdża wujek Michał, włodarz Fame MMA. Potrzebujemy jakąś kozacką choinkę, ale patrzcie, na przykład ta jest mega wysoka. Ona mi się chyba w mieszkaniu w ogóle nie zmieści. Ale będzie wyglądać przekozacko na samochodzie, już się jaram. Jednak wracamy się, bo musimy zmierzyć samochody. Czy nam wejdzie jakaś choinka na dach tutaj? A z Supry zrobiłbym tak, żeby od przedniej szyby szła choinka aż do samego tyłu. To byłby sztos. Ty chcesz, żeby pień był tutaj? Nie, pień tu. Tylko do loty jak przywiążemy, to jest, prosi się o problem. Ja bym to przywiązywał tu. Ale... Wybraliśmy, mamy taką, jak ona nam później siądzie do domu, to będzie choinka jak z filmu. Tylko pytanie, czy możemy ją na chwilę tak owiązać? I jak ją po chwili rozpakujemy, to będzie taka podwinięta do góry. Nie macie na tyle? Patrz, bananowe. O! A, pierdłem się. Zaraz się wyciekam.
To był wysiłkowy. Nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko fizycznie. Wypłata mi się nie dać? No. Moje pierwsze ciężko zarabione pieniądze, naprawdę. Patrzcie, nawet mi się odciski na rękach porobiły. Bo ja nam się chyba tak łatwo nie porysuje na dachu, co? Jest chyba bardziej odporna niż zwykły lakier. Gościu, jak to się rozpuści, to będzie wielkie. Spróbujemy otworzyć tylko górę, żeby zobaczyć, czy nam troszeczkę takiego kształtu fajnego nie nabierze. Ale coś czuję, że to się skończy tak, że otworzymy całą choinkę. Boxel już jedzie, będzie za 10 minut. No, to wygląda fajnie. Mówiłem, że to się tak skończy, że otworzymy całą. No i chyba jest ładnie teraz. Będziemy robić nie co każdy tak. Supeł, tylko te. Ściągaj ją, ale nie spada. Skończyliśmy wiązać moją. Oczywiście ktoś miał genialny pomysł, żeby przewiązać to przez szyby, a nie przez drzwi. I teraz wsiądźmy. Wsiądźmy do AMG. O! Jadę mordy, już wsiadam i jadę. W suprze nie ma ramek i dlatego się udało. Tu są ramki, nie wsiądziemy, więc odwiązujemy, przewiązujemy przez otwarte drzwi i będzie się dało wtedy otwierać i zamykać. Fajne! Zajebiste! Dużo bardziej groźne. Lepsze. Widzicie, Boxer powiedział, że jest lepiej, czyli musi być lepiej. Jest dobre. Lepiej, tylko jakbym miał takie jak ja, nie? To powiem wam, ciężka, dobre nie? Cardio. Tak. Dobra, ja to spłaszczę. Powinna się spłaszczyć, nie? Musisz poleżeć, bo myśmy trzymali 10 minut, nie? Pomyślcie, że ktoś teraz ogląda na kamerze, jak goście kładzie na choince pod paczkomatem, a dwóch idiotów z kamerami lat. Pana nowe życie. Jedziemy już przez miasto na 3 samochody z choinkami na dachach. Ja jadę pierwszy, zaraz to zmienimy, ale ludzie patrzą się niewyobrażalnie. Patrz na to, jak to wygląda na drodze. Ta choinka jest ogromna. Piękna sprawa. Właśnie nagrywamy film, który widzicie i biorę Instagrama. Wpadajcie na Instagrama, do którego nazwa jest teraz u góry, żeby być na bieżąco. Ja i Michał dodajemy, gdzie jesteśmy. Każdy z was może przyjść, wsiąść, zobaczyć samochody, zobaczyć auta z choinkami na dachu przede wszystkim w centrum miasta. Jeden możecie zobaczyć. Możecie też zobaczyć łysego Parysa na żywo. Możecie zrobić sobie zdjęcie z Michałem. Także właśnie wlatuje post na Instagrama. Zwykle. Robi takie zamieszanie na ulicy, że turyści przechodzą, foty robią.
na Kazimierzu, przyszliście widzowie, zrobiliśmy sobie kilka zdjęć, ale to tak mówię spontanicznie, dlatego na Instagrama warto obserwować. Przeszkadza mi ciągle na głowie ta linka. Materiał myślę będzie mega zajebisty, jedziemy teraz ekipą dalej na trzy samochody, wszystkie trzy z choinką pod galerię Bonarka, bo takie ozdoby świąteczne tam są i będziemy mogli zrobić fajne zdjęcia na Instagrama, które na pewno zobaczycie. I co? No i lecim. Już ten klimacik świąt. Co prawda nie ma oczywiście śniegu u nas, ale świąteczne muzyczki grają, świąteczny sweterek, choinki na dachu, ozdoby na mieście. Za uwagę w dniu dzisiejszym razem z Michałem i z Parisem woziliśmy choinki na dachach, jak pewnie zdążyliście zauważyć, reakcje ludzi mega zajebiste. Ja w ogóle nie czuję świąt w tym roku tak jak Michał. Miasto jest fajne w ozdobach, rzuciliśmy choinki, dodatkowo czerwony samochód, elfy, także chociaż trochę magii świąt. Także jest dobrze fest! Jest dziwnie, jest dobrze. Zostawcie lajka, wbijajcie na Instagramy, trzymajcie się, bananowym życiem się z wami żegnam. Ciao. Piona.